Hej, witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w nowej serii na moim kanale. A dzisiaj sobie zaczniemy Doki Doki Literature Club. Sorry za angielski, nie zabijcie mnie. Chciałam zacząć sobie tą serię, ponieważ słyszałam, że w ogóle coś takiego jest, ale nie oglądałam żadnych gameplay z tej gry. Ani nawet nie wiem, o co w niej chodzi. Jedynie się dowiedziałam, że im głębiej w las, tym gorzej, czyli straszniej. Nie wiem, że na początku jest taka słodko pierdząca, cukierkowa, a potem zamienia się to w coś, nie wiem, strasznego. No nie mam pojęcia, o co tu w ogóle chodzi, także chciałabym razem z wami przegrać sobie tą serię. Tak, to zaczniemy sobie bez żadnego gadania, bo coś godzinę materiał będzie miał. Mila się nazywam. Hej! Okej. Dostrzegam denerwującą dziewczynę biegnącą w moją stronę z oddali, próbując ściągnąć na siebie uwagę i nie zważając na ludzi patrzących na nią jak na dziwaczkę. Ta dziewczyna to Sayori, moja sąsiadka i dobra przyjaciółka jeszcze z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Jest to ten typ znajomej, z którą nie rozmawia się jakoś szczególnie często, ale wciąż utrzymuje się z nią kontakt, ponieważ zna się ją od bardzo dawna. Kiedyś codziennie szliśmy razem do szkoły, szczególnie w dni takie jak ten, ale w okolicach rozpoczęcia liceum zaczęła coraz częściej się spóźniać. Ostatecznie znudziło mi się czekanie, aż się obudzi. Jeżeli faktycznie ma zamiar tak mnie gonić, to chyba wolę zacząć uciekać. Mimo to wzdycham i zatrzymuję się, pozwalając Sayori się dogonić. Chyba się zsypała. Znowu zaspałam. Ale tym razem cię dogoniłam. Super. No nie. Plus 5 do aktywności. Być może, ale tylko dlatego, że postanowiłem na ciebie czasem czekać. Tu gramy facetem. Ojojoj. Dobra. Najwyżej na następnym odcinku to zmienię. No kurde. Mówisz tak, jakbyś rozważał zignorowanie mnie. O mój Boże. To niemiłe, Mila. O kurczę, to będzie dziwne, dobra, trudno. Cóż, kiedy tak bardzo zwracasz na siebie uwagę ludzi dookoła, to nie chcę, żeby pomyśleli, że jesteśmy parą czy coś. Okej. Ale jednak zaczekałeś. Kłaniaj się za moje dobre serce. Chyba jednak nie potrafisz być niemiły, nawet kiedy masz taki zamiar. Skoro tak mówisz, Sayori? Hehehe. Razem przechodzimy przez ulicę i idziemy do szkoły. Im bliżej celu, tym więcej dostrzegamy uczniów zajętych codzienną rutyną. Tak w ogóle, Mila? Albo nie, jakoś to zmienię. Zdecydowałeś się już, do jakiego klubu dołączysz? Klubu? Już ci mówiłem, że nie jestem zainteresowany dołączeniem do żadnego klubu. Żadnego też nie szukałem. He? To nieprawda. Mówię, że w tym roku do jakiegoś dołączysz. Czyżby? Możliwe, że podczas jednej z naszych konwersacji, kiedy bezmyślnie przytakiwałem temu, co ona mówi, faktycznie mogłem wyrazić zainteresowanie klubami, ale jesteśmy wrednym gnidą. Widzę. Sayori lubi się o mnie martwić, podczas kiedy ja jestem bardzo zadowolony ze spędzenia wolnego czasu grając w gry wideo i oglądając anime. Aha. Pewnie, że tak. Mówiłam o tym, jak bardzo się martwię o... Mówiłam o tym, jak bardzo się martwię o to, że nigdy nie nauczysz się socjalizować z ludźmi, ani nie będziesz miał żadnych umiejętności na studiach. Twoje szczęście jest dla mnie bardzo ważne, wiesz? I wiem, że teraz jesteś szczęśliwy, ale wykończyłaby mnie myśl, że w przyszłości zostaniesz nerdem odizolowanym od społeczeństwa. Skoro ją to nie przeszkadza, to co się to obchodzi? Ufasz mi, prawda? Nie zmuszaj mnie, żebym się o ciebie martwiła, bo tam jest taka kultura dziwaczna, więc... Dobra. Popatrz, jakie kluby są u nas w szkole, skoro tak bardzo chcesz. Ale nic nie obiecuję. Możesz przynajmniej obiecać, że choć trochę spróbujesz? Tak, to chyba mogę ci obiecać. Jej! Dlaczego w ogóle pozwalam się pouczyć tak roztrzepanej dziewczynie? Na dodatek zaskoczyło mnie, że dałem się tak łatwo przekonać. Chyba po prostu zobaczenie jej zmartwionej sprawie, że chcę choć trochę ją uspokoić. Nawet jeżeli wyolbrzymia wszystko w swojej głowie. Ale graficznie bardzo ładna. Podoba mi się. Kolejny nudny dzień w szkole zleciał bardzo szybko. Po spakowaniu swoich rzeczy zaczynam bezmyślnie gapić się w ścianę, próbując odnaleźć w sobie jakąś motywację. Kluby.
Sayori nie chce, żebym szukał sobie jakiegoś klubu. Chce tam było chyba, nie? Boże. Okej. Okay. Nieważne. Wygląda na to, że najlepiej będzie, jak dołączę do klubu anime. Ja też bym poszła do takiego. Bez kitu. Halo? Sayori? Sayori musiała umknąć mojej uwadze, kiedy byłem zamyślony. Rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że jestem jedyną osobą, która pozostała w klasie. Myślałam, że uda mi się z tobą pogadać, jak będziesz wychodził z klasy, ale zauważyłam, jak tu tak siedzisz, więc weszłam do środka. Sayori, czasami jesteś bardziej rozkojarzony ode mnie. Jestem pod wrażeniem. Nie musisz na mnie czekać. Jeszcze się spóźnię do swojego klubu. Cóż, pomyślałam, że przyda ci się jakaś zachęta, więc pomyślałam, że no wiesz. Wiesz co? Wiesz, może byś chciał dołączyć do mojego klubu? Sayori, tak? Nawet nie ma mowy, że do niego dołączę. To było niemiłe. Sayori, jesteś wiceprzewodniczącą klubu literackiego. Jest przewodniczącą. Boże, ja cię nie widzę, bez kitu. Nie jest tak, że kiedykolwiek wykazywała jakieś zainteresowanie literaturą. W sumie jestem prawie pewien, że się tym zajmuje tylko dlatego, że uznała zakładanie nowego klubu za dobrą zabawę. Jako że była pierwszą osobą, która wyraziła chęć dołączenia przewodniczącemu, otrzymała zaszczytne miano wiceprzewodniczącej. To powiedziawszy, moje zainteresowanie samymi książkami może być jeszcze mniejsze niż jej. Oj, no weź, pięknie proszę. Dlaczego aż tak ci na tym zależy? Cóż... Tak jakby powiedziałam wczoraj reszcie, że przeprowadzę dzisiaj nowego członka. A Natsuki obiecała upiec babeczki i w ogóle... Nie składaj obietnic, których nie możesz dotrzymać. Trudno powiedzieć, czy Sayori jest po prostu lekkomyślna, czy faktycznie zaplanowała postawić mnie przed faktem dokonanym. Zdycham, wiedząc, że teraz muszę się zgodzić. No dobrze, wpadnę na te babeczki, okej? Tak, chodźmy. I tak oto nadszedł dzień, w którym sprzedałem duszę za babeczkę. Idę przygnębiony za Sayori. Docieramy na górne piętro, część szkoły, którą rzadko odwiedzam, gdyż jest przeznaczona dla trzecioklasistów. Sayori energicznie otwiera drzwi do klasy. Hej wszyscy, przyprowadziłam nowego członka. Już ci mówiłem, żebyś mnie tak nie nazywała. He? Rozglądam się po klasie. Witaj w klubie literackim, miło cię poznać. Sayori mówiła o tobie wiele dobrego. Serio? Przyprowadziłaś faceta? Żeby tak zabić atmosferę? Ach, Mila, co za niespodzianka. Witaj w naszym klubie. To my się znamy, rozumiem. Nie wiem, co powiedzieć. Ten klub jest pełen naprawdę uroczych dziewczyn. Na co się gapisz? Chcesz czegoś? Sorka. Natsuki. Dziewczyna o trudnym charakterze, która staje się mieć na imię Natsuki, widzę po raz pierwszy. Jej drobna budowa sprawia, że wygląda na pierwszoklasistkę. Z tego co pamiętam, Sayori wspominała wcześniej, że to właśnie ona zrobiła babeczki. Zignoruj jej zachowanie. Nie jest dzisiaj w nastroju. Sayori szepcze mi do ucha, a następnie odwraca się w stronę reszty. Tak czy owak, to jest Natsuki, zawsze pełna energii. A to jest Yuri, najmądrzejsza z całego klubu. Wow. Nie mów takich rzeczy. Yuri, która wygląda na najbardziej dojrzałą z całego towarzystwa, zdaje się nie nadążać za energicznymi Natsuki i Sayori. Najbardziej dojrzała, ciekawe po czym on to sugeruje. Ach, cóż, miło mi was poznać. A więc znacie się już z Moniką, tak? Zgadza się. Super jest znów cię widzieć, Mila. Monika uśmiecha się ciepło. Ma ładne oczy zielone. Znamy się, cóż, rzadko zdarza się nam rozmawiać, ale byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku. Monika była prawdopodobnie najpopularniejszą dziewczyną w klasie. Mądra, ładna, wysportowana. Czyli za wysokie progi jak dla mnie. Przynajmniej ty jesteś tego świadomy. Więc widzieć ją uśmiechniętą wydaje się bardzo... Ciebie również, Monika. Chodź, usiądziesz, Mila. Zrobiłyśmy dla ciebie miejsce przy stole, więc będziesz siedział obok mnie i Moniki. Przyniosę babeczki.
Hej, ja je zrobiłam, więc ja je przyniosę. Sorka, trochę za bardzo się podekscytowałam. W takim razie może zaparzę trochę herbaty. Dziewczyny przygotowały stół zrobiony z paru ławek. Tak jak wspomniała Sayori, został trochę powiększony, więc teraz między Sayori i Moniką jest miejsce wolne. Natsuki i Yuri idą do jednego z kątów pokoju, skąd Natsuki bierze zapakowaną tacę, a Yuri idzie na zaplecze. Wciąż nie wiedząc, jak się zachować, siadam obok Sayori. Dumna z ciebie Natsuki wraca do stołu, trzymając tacę. Okej, gotowi? Tadam! Wow! Natsuki podnosi folię z tacki, ukazując nam liczne białe babeczki udekorowane w taki sposób, aby przypominały małe koty. O Jezu! Włosy zostały narysowane lukrem, a małe kawałki czekolady użyte jako uszy. Jakie urocze! Nie widziałam, że aż tak bardzo lubisz piec, Natsuki. No to teraz już wiesz. Częstujcie się. Sayori bierze jedno, po niej Monika, a ja następny. To jest przepyszne. Sayori mówi z pełną buzią, jakimś cudem już zdążając umazać lukrem po twarzy. A pokazalibyście te babeczki, czy nas takie ładne. Obracam babeczkę w dłoni, zastanawiając się, z której strony ją ugryźć. Natsuki siedzi cicho. Wygląda na to, że przygląda mi się temu, co robię. Czyżby czekała, aż ugryzę babeczkę? W końcu biorę gryza. Lukier jest słodki i pełen smaku. Ciekawe, czy sama go zrobiła. To jest naprawdę dobre. Dziękuję, Natsuki. Dlaczego mi dziękujesz? To nie jest tak, że... Czy ja tego już gdzieś nie słyszałem? Zrobiłam je dla ciebie czy coś. A ja myślę, że Sayori powiedziała. No może i tak. Ale nie dla, wiesz, ciebie, głupku. No dobra, dobra. Nie mogąc polemizować z dziwnymi argumentami Natsuki, zakończam rozmowę. Yuri wraca do stołu, niosąc kolejną tacę, tym razem z herbatą. Ostrożnie kładzie przed każdym z nas filiżankę, po czym obok tacki z babeczkami stawia dzbanek. Trzymacie cały zestaw do herbaty w klasie? Nie martw się, nauczyciele wyrazili zgodę. W końcu, czy może być coś lepszego niż filiżanka ciepłej herbaty do dobrej książki? A chyba masz rację. Nie bój się. Yuri po prostu próbuje ci zaimponować. He? Nie o to. Yuri wyraźnie onieśmielona odwraca wzrok. Nie miałam tego na celu. Nic się nie stało. Cóż, czytanie może i nie jest moim hobby, ale przynajmniej lubi herbatę. Cieszę się. Yuri nieśmiało się uśmiecha z wyraźną ulgą. Monika podnosi brew, a potem uśmiecha się w moją stronę. W takim razie, co cię skłoniło do dołączenia do klubu literackiego? Bałem się tego pytania. Coś mi mówi, że nie powinienem mówić Monice o tym, że Sayori praktycznie zmusiła mnie do przyjścia. Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego klubu, a Sayori wydawała mi się być bardzo wesoła, więc... W porządku, nie wstydź się. Dopilnujemy, żebyś czuł się tu jak w domu, okej? Jako przewodnicząca klubu literackiego, moim obowiązkiem jest zapewnienie dobrze spędzonego czasu klubowiczom. Monika, jestem zaskoczony. Co cię skłoniło do założenia własnego klubu? W każdym innym klubie byłabyś przynajmniej członkiem zarządu. Czy ty aby nie byłaś w klubie debat w zeszłym roku? Aha, cóż, no wiesz. Będąc szczerą, nie podoba mi się to, że większe kluby są tak skupione na sprawach organizacyjnych. W klubie debat czułam się, jakbyśmy nie rozmawiali o niczym innym niż budżet i przygotowanie do festiwali. Wolałam zająć się czymś, co naprawdę lubię robić, dlatego założyłam klub, który będzie specjalnym miejscem dla jego członków. Jeżeli pozwala to ludziom lepiej zapoznać się z literaturą, to uznaję ten klub za udany. Monika to naprawdę świetny lider. Yuri potwierdza, kiwając głową. W takim razie jestem zaskoczony, że w tym klubie jest tak mało ludzi. Trudno musi być zakładać nowy klub. Można tak powiedzieć. Niewiele ludzi zainteresowanych wkładaniem wysiłków w coś zupełnie nowego. Szczególnie kiedy jest to coś, co nie przykuwa ludzkiej uwagi jak literatura. Trzeba ciężko pracować, żeby pokazać ludziom, że jest to zarówno ciekawe, jak i warte uwagi. Sprawia to, że wydarzenia takie jak szkolny festiwal stają się dla nas naprawdę ważne. Jestem pewna, że uda nam się satysfakcjonująco rozwinąć ten klub, zanim ukończymy liceum. Co, nie ludzie? Tak. Zrobimy co w naszej mocy. Się wie. Wszyscy pełni entuzjazmu się zgadzają. Tak różne dziewczyny o tak podobnych motywacjach. Monika musiała naprawdę ciężko pracować, żeby znaleźć tę trójkę.
Może to właśnie dlatego wydają się tak cieszyć z nowej osoby zainteresowanej dołączeniem. Mimo wszystko wciąż nie jestem pewien, czy jestem w stanie podzielać ich zainteresowanie literaturą. A więc, Mila, jaki rodzaj książek lubisz czytać? Cóż, biorąc pod uwagę, jak niewiele czytałem przez ostatnie parę lat, nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Skoro lubisz anime, to będzie mangę, no to też jakaś, też jest jakaś literatura, jakby nie było, co nie? Mangi, no dokładnie. Mówię pod nosem, pół żartem. Nagle zauważyłem błysk w oku Natsuki. Wygląda, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczy. Zatem niewiele czytasz. W większości oglądasz obrazki. Cóż, to się może zmienić. Co ja w ogóle mówię? Po zobaczeniu smutnego uśmiechu Yuri nie myślałem w ogóle nad konsekwencjami tego, co powiem. A ty? Jakie książki lubisz czytać, Yuri? Cóż, Yuri przyjeżdża palcem po uchu swojej filiżanki. Moimi faworytami są powieści, które przedstawiają czytelnikowi kompleksowe światy fantastyczne. Jedzie bardziej po prostu fantastyka? Poziom kreatywności oraz rzemiosła ich autorów jest naprawdę zachwycający. Okej. Umiejętność opowiedzenia ciekawej historii w tak nieznanym świecie jest równie imponująca. Yuri, pełna pasji, kontynuuje opis. Kiedy tutaj przyszedłem, wydawała się bardzo nieśmiała, ale widać w jej oczach, że prawdziwy komfort odnajduje w świecie książek. Lubię też wiele innych gatunków. Szczególnie wczuwam się w książki psychologiczne. Czy to nie imponujące, w jaki sposób ich autorzy są w stanie wykorzystać brak wyobraźni czytelnika, aby go wciąż zaskakiwać? W każdym razie, ostatnio czytałam sporo horrorów. O, kiedyś czytałem jeden horror. Ja przeczytałam znowu ich mnóstwo. Desperacko szukam czegokolwiek, do czego mógłbym się odnieść. Kryminalne są bardzo fajne. Jak tak dalej pójdzie, to Yuri równie dobrze będzie mogła rozmawiać ze ścianą. O ile już nie rozmawia. Naprawdę? Nie spodziewałam się tego po tobie, Yuri. Nie sądziłam, że tak delikatna osoba jak ty zainteresuje się horrorami. O mój Boże. Seksizm pełną parą. Można powiedzieć, że przykuje moją uwagę. Jeżeli historia wprowadza mnie w inny świat lub zmusza mnie do przemyśleń, naprawdę trudno mi odłożyć ją na półkę bez uprzedniego jej ukończenia. Surrealistyczny horror często odnosi sukces w zmianie światopoglądu czytelnika, nawet jeżeli tylko przez krótki czas. Och, nie cierpię horrorów. Nie lubisz się bać, widocznie. O, dlaczego? Wiesz, po prostu boi się. Oczy Natsuki na ułamek sekundy zwracają się w moją stronę. Nieważne. A no tak, ty wolisz pisać o uroczych rzeczach, prawda, Natsuki? Że co? Skąd ten pomysł? Pewnie po włosach tak stwierdziła. Ostatnio zostawiłaś kartkę z notatnika w klasie. Wygląda na to, że pracowałaś nad wierszem o nazwie Nie mów tego na głos. I oddawaj ją. Okej. Twoje babeczki i poematy. Wszystko, co robisz, jest naprawdę urocze. Sayori zakrada się za Natsuki i kładzie ręce na jej ramionach. Nie jestem urocza. Natsuki, piszesz własne wiersze? Czasami. A co cię to obchodzi? Myślę, że to całkiem imponujące. Może kiedyś nam któryś pokażesz? Nie. Natsuki odwraca wzrok. I spodobałyby ci się. Ach, jeszcze nie jesteś do końca pewna swoich umiejętności. Trochę rozumiem, Natsuki. Dzielenie się swoją twórczością wymaga nie tylko pewności siebie. Najprawdziwszą formą pisania jest pisanie dla samego siebie. Potrzeba prawdziwej odwagi, by otworzyć się na czytelników, wyeksponować swoje słabości oraz pokazać im najskrytsze zakątki swojego serca. Ty również masz jakieś doświadczenie z pisaniem wierszy, Yuri? Może gdybyś podzieliła się swoją pracą, dałabyś przykład Natsuki i dodała jej na tyle odwagi, by również podzieliła się swoją pracą. Wygląda na to, że Yuri również nie jest zbyt pewna siebie. O, chciałabym poczytać wasze wiersze. Przez krótką chwilę siedzimy w ciszy. Okej. Mam pewien pomysł. Natsuki i Yuri z zaciekawieniem patrzą na Monikę. Chodźmy wszyscy do domu i napiszmy swoje własne wiersze. I podzielimy się nimi na następnym spotkaniu. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej nabrać odwagi. Tak, zróbmy to. Plus mamy nowego członka, więc może to pomóc nam się zintegrować oraz zacisnąć więź między nami. Co nie, Mila? Monika ponownie uśmiecha się ciepło. Chwila, wciąż jest jeden problem. Co takiego? Chyba czas w końcu powrócić do tematu dołączenia do klubu.
Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Sayori przekonała mnie, żebym was odwiedził, ale nie podjąłem jeszcze decyzji. Wciąż muszę sprawdzić resztę klubów, więc nie wiem, co dalej powiedzieć. Wszystkie cztery dziewczyny patrzą na mnie smutnym wzrokiem. Ale... Wybacz, myślałam. Mila... Ja... Jestem bezbronny wobec tych dziewczyn. Jak mam podjąć przemyślaną decyzję w takiej sytuacji? W sumie, jeżeli pisanie wierszy jest ceną spędzania czasu z tak pięknymi dziewczynami... No dobrze. Okej, postanowiłem. Dołączę do klubu literackiego. Oczy dziewczyn zaczynają się świecić. Tak, jestem taka szczęśliwa. Sayori przytula mnie podskakując. Hej, naprawdę mnie przestraszyłeś. Gdybyś faktycznie przyszedł tu tylko, żeby zjeść babeczki, wkurzyłabym się. Czy walnęłabyś mu tacą, a co? W takim razie to już oficjalne. Witaj w klubie literackim. Ach, dziękuję. Dobra, wszyscy. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o tym, co ustaliliśmy. Napiszcie swoje własne poematy i przenieście je na następne spotkanie, żebyśmy mogli się nimi między sobą podzielić. Monika ponownie patrzy na mnie. Mila, już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć, w jaki sposób wyrazisz siebie. Hehehe. Ta. Czy naprawdę będę w stanie zaimponować tak popularnej dziewczynie jak Monika z moimi przeciętnymi zdolnościami? Już czuję, że będzie trudno. W międzyczasie dziewczyny kontynuują rozmowy i sprzątają ze stołu. Hej Mila, skoro już tu jesteśmy, chcesz wracać ze mną? A właśnie, Sayori i ja ostatnio rzadko wracamy razem do domu z powodu jej klubów. Pewnie, czemu nie? Jej! Oboje wychodzimy ze szkoły i wracamy do siebie. Przez całą drogę moje myśli krążą wokół tych czterech dziewczyn. Sayori, Natsuki, Yuri oraz oczywiście Moniki. Czy naprawdę będę dobrze się bawić w klubie literackim? Być może nawet uda mi się nawiązać bliższą znajomość z którąś z dziewczyn? No dobra. Po prostu będę robił to, co będę uważał za słuszne, a szczęście na pewno będzie mi sprzyjać. Najlepiej będzie zacząć od napisania wiersza dziś wieczorem. Czas napisać wiersz. Wybierz słowa, które uznasz za lubiane przez swoją ulubioną dziewczynę. Coś dobrego może się wydarzyć, jeżeli któryś spodoba się twój wiersz. Ulubione słowa. Jakie ulubione słowa? Marzenie. Piękno. Cukier. niebo. Szminka, wakacje, wytwórka. Cukierek, malowniczy. Malowniczy. W zależności od tego, jakie słowo wybiorę, to ta skoknie tutaj, czy o co chodzi? Karmazynowy? Chyba tak. Jaskrawy, wsparcie, nieładzowy, pokuta, ciało, jaskrawy. Okej. Okay. Ciemność, portret, taniec, podróż, kośny. Kurde. Podróż? Horror? Lśniący? Pocałunek? A. Niesamowite szczęście, piórko. Niesamowity? A. Tęcza, okej. Okay. Róża. Słodko. Uroczy. Wstążka. Modlitwa na pewno nie. Promienisty.
Cmentarz, melancholia, cmentarz, o. Ból, wstyd, róż, istnienie, puszysty, walentynki, ale ból, o kurde. Kurczę. Witamy ponownie, Mila. Dobrze wiedzieć, że od nas nie uciekłeś, ha, ha, ha. No, nie ma o co się martwić. Może i jest to dla mnie nowa sytuacja, ale dotrzymam słowa. I znów w klubie literackim. Dzisiaj przyszedłem jako ostatni, więc cała reszta już tu jest. Dziękuję za dotrzymanie obietnicy, Mila. Mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie zbyt duży kłopot. Dołączyłeś do nas tak nagle i na dodatek bez żadnego przygotowania. Oj, weź przestań, mówisz tak, jakby to było coś wymagającego. Sayori powiedziała, że on nawet nie chciał dołączyć do żadnego klubu. W zeszłym roku też do żadnego nie chodził. Nie wiem, czy masz zamiar tu przychodzić, żeby się lenić czy coś, ale masz brać ten klub na poważnie. No co, ki wielki słówek na kogoś, kto trzyma swoją kolekcję mang w tej klasie. Nacuki utyka między powiedzeniem słów Monika i manga. Manga to literatura, no tak jak powiedziałam. Wyraźnie zawstydzona Nacuki wraca na swoje miejsce. Nie martwcie się, ludzie. Mila będzie się starał, o ile będzie się dobrze bawić. Zawsze mi chętnie pomagał z obowiązkami domowymi, nawet kiedy o to nie proszę. Na przykład z gotowaniem albo ze sprzątaniem pokoju. Jak miło. Sayori, to dlatego, że w twoim pokoju zawsze panuje skrajny bałagan. A raz nawet prawie podpaliłaś swój dom. Tak było? Jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi, czyż nie? Muszę przyznać, że trochę wam zazdroszczę. Dlaczego? Mila może zostać też twoim przyjacielem. Sayori? Jak zawsze Sayori nie zdaje sobie sprawy z tego, w jak niezręcznej sytuacji mnie postawiła. Och, Yuri, przyniosła dzisiaj coś dla ciebie. Czekaj, Sayori. He? Dla mnie? Już nieważne. Nie wstydź się. To nic takiego. Co takiego? Nieważne. No, Boże. Sayori powiedziała, jakby to było coś wielkiego, a tak naprawdę to tylko drobiazg. Co robić? He? Przepraszam, Yuri. Nie pomyślałam. Chyba nadeszła pora, żebym uratował sytuację. Hej, nie przejmuj się tym. Po pierwsze, nawet nie oczekiwałem żadnej niespodzianki. Więc cokolwiek przygotowałaś, na pewno sprawi ona mi przyjemność. Uszczęśliwi mnie, niezależnie od tego, czym jest. Naprawdę? Tak, jeżeli nie chcesz, nie będę robił z tego wielkiego halo. W porządku. Mam to tutaj. Yuri sięga do swojej torby i wyciąga książkę. Nie chciałam, żebyś czuł się odosobniony. A więc przyniosłam książkę, która może ci się spodobać. To krótka powieść, więc powinna przykuć twoją uwagę, nawet jeżeli nie czytasz zbyt dużo. A poza tym moglibyśmy, no wiesz, podyskutować o jej fabule, jeżeli zechcesz. Jakim cudem ta dziewczyna jest tak urocza, nawet się nie starając? Nawet wybrała książkę, którą uznała za ciekawą dla mnie, pomimo tego, że nie czytam często. Yuri, dziękuję, na pewno ją przeczytam. Entuzjastycznie biorę książkę do rąk. Uff. Cóż, możesz czytać ją w swoim tempie. Z chęcią usłyszę, co o niej sądzisz. Teraz, kiedy już wszystko załatwione, czekam, aż Monika poruszy kwestii zaplanowanych aktywności. Wygląda jednak na to, że trochę jeszcze poczekam. Sayori i Monika prowadzą wesołą konwersację. Yuri jest pochłonięta lekturą. Trudno nie zauważyć jej zaciekawionego wyrazu twarzy, zupełnie jakby dotarła do jakiegoś ważnego momentu. W międzyczasie Nacuki chyba sprząta w szafie. Rany. Wygląda na to, że nikt nie chce, żeby mu dzisiaj przeszkadzano. Siadam przy najbliższej ławce. Jak mam zainteresować się literaturą, kiedy tutaj siedzę? Może powinienem poczytać tą książkę od Yuri, ale czuję się trochę zbyt zmęczony, żeby zacząć. Chyba zaraz zasnę. Zamykam oczy i przysłuchuję się rozmowie Moniki i Sayori. W porównaniu do innych klubów możemy wypaść na nudziarzy. Cóż, nie możemy się poddawać. Festiwal będzie naszą szansą na pokazanie ludziom, że literatura to świetna rzecz. Problem leży w tym, że większość ludzi myśli o literaturze jako czymś, co należy doświadczyć w skupieniu i zadumie. Ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Musimy po prostu to wszystkim udowodnić. Coś, co poruszy ich artystyczne zmysły. Ale to nie rozwiąże problemu. He? Co masz na myśli? Nawet jeżeli wymyślimy najciekawszą rzecz na świecie, w dalszym ciągu nikt nie przyjdzie na coś związanego z literaturą. W
więc ważniejsze jest znalezienie sposobu na przekonanie ludzi na pojawienie się. A jak już przyjdą, wtedy spróbujemy przemówić do ich artystycznych dusz. Ciekawe. Seriory brzmi bardzo poważnie. Rzadko kiedy zdarza mi się ją taką słyszeć. Masz rację. W takim razie myślisz, że jedzenie rozwiązałoby problem? Jakie jedzenie? A cóż, może moglibyśmy... Babeczki! Ha, właśnie tak? Natsuki z pewnością się ucieszy. Ach, na pewno. Natsuki robi najlepsze babeczki. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dwie? To nie był jedyny powód, dla którego je zasugerowałaś? Babeczki przemówiły przez mój kreatywny żołądek. W takim razie przygotujemy babeczki. Jestem głodna. Tak czy siak musimy dopracować szczegóły co do festiwalu. Uśmiecham się. Ostatecznie Sayori wciąż jest starą, dobrą osobą. Chyba właśnie za to ją podziwiam. W odróżnieniu ode mnie nie ma problemu ze znalezieniem motywacji. Sayori wkłada całe swoje serce we wszystko, co robi. Chyba właśnie dlatego tak mięknę, kiedy próbuje mnie do czegoś przekonać. Zastanawiam się, jakby to było zobaczyć świat jej oczami. Otwieram oczy i widzę Sayori tuż przed swoją twarzą. Prawie spadam z krzesła. Przepraszam. Chwila. Właściwie to wcale nie przepraszam. Nie wolno tak zasypiać na spotkaniach. To nie jest klub drzemki. W naszej szkole jest klub drzemki? Znowu późno się położyłeś spać, prawda? Teraz, kiedy do nas dołączyłeś, powinieneś poświęcać mniej czasu na anime, wiesz? O, ty tego nie zrozumiesz. Musisz się do tego dostosować. Nie mów tego głośno. Patrzę za siebie, żeby sprawdzić, czy Monika nas nie usłyszała. Ale to prawda. Ta. Wiem, wiem. Zawsze się o mnie martwisz, Sayori. To wychodzi mi najlepiej. W tym leży problem. Co z tobą? Martwisz się o mnie bardziej niż o samą siebie. W dalszym ciągu codziennie przysypiesz do szkoły, prawda? He? Wcale nie codziennie. Nie bardzo mnie to przekonuje. Ile razy w zeszłym tygodniu udało ci się obudzić o czasie? To tajemnica. Państwa, wiedziałem. No weź. Przynajmniej okaż mi jakiś kredyt zaufania. Nawet tego nie mogę zrobić. Sayori, masz to wypisane na całej sobie. He? Sayori ogląda się. Niby gdzie? Widać, że ci się dzisiaj... że ci się dzisiaj rano śpieszyło. Spójrz, twoje włosy są niedoczesane. Przejeżdżam palcami po włosach Sayori, próbując je trochę uporządkować. Rany naprawdę powinnaś pamiętać o używaniu szczotki. Moje włosy są po prostu trudne do ogarnięcia. Nie ze mną te numery. Nie tylko twoje włosy są nie w porządku. Patrz, twoja kokardka też jest źle zawiązana. A na dodatek masz plamy z pasty do zębów na rękawie. Próbuję wytrzeć plamę palcem. Ale nikt przecież by tego nie zauważył. Oczywiście, że tak. Nikt ci po prostu o tym nie powie, bo nie chcą cię zawstydzić. Na szczęście ja mam to gdzieś. Hej, to było niemiłe. Poza tym nie zapięłaś wszystkich guzików w swojej bluzce. Poważnie, Sayori. Myślisz, że czemu jeszcze nie masz chłopaka? He? To było super niemiłe. Sorka, ale później mi za to podziękujesz. Zaczynam zapinać jej bluzkę. Kiedy zobaczysz, jak to będzie wyglądać, to zmienisz zdanie. O Boże, trochę dziwnie to wygląda. Zabawne. Co takiego? Wiesz, myślałam o tym, jakie to dziwne, że mam przyjaciela, który pomaga mi w tego typu rzeczach. He? Nie mów tak. Przecież przez ciebie to ja zaczynam czuć się głupio. Mi to nie przeszkadza. Trochę jak taki starszy brat się zachowuje. Nawet mnie to cieszy. Ciebie, nie? Chyba tak. Hej, uważaj. Guzik może odpaść. Dlaczego tak trudno go zapiąć? Mam trudność z zapięciem jednego z guzików. Czy to w ogóle na ciebie pasuje? Pasowało, kiedy to kupowałam. Tego czasu przytyłam. Gdyby się zapinała, zauważyłabyś, że przestaje na ciebie pasować. Co cię tak bawi? To znaczy, że moje cycki znowu urosły. No tak, to jest powód do szczęścia i naprawdę zachwytu, no. Nie mów tego głośno. W każdym razie, teraz wyglądasz dużo lepiej, więc
Ach, tylko tak dziwnie to wygląda, kiedy jej bluzka jest w pełni zapięta, ale nie mogę oddychać. W ogóle mi się to nie podoba. Sayori ponownie rozpina swoją bluzkę. O wiele lepiej. Sayori wyciąga ręce i kręci się dookoła. Czyli mówisz, że jak nie będę zapinać bluzki, to nie znajdę chłopaka, tak? Co to ma być za logika? I dlaczego mówisz tak, jakby to było coś dobrego? Bo gdybym miała chłopaka, to nie pozwoliłby ci robić takich rzeczy. A ty i tak dbasz o mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Więc będę chodziła w rozpiętej. Przestań mówić takie dziwne rzeczy. He? Przecież nie powiedziałam nic dziwnego. Rany. Dobra, po prostu postaraj się wstawać wcześniej, ok? Tylko jeżeli ty obiecasz iść spać wcześniej. Dobra, dobra. Umowa stoi. Wygląda na to, że lepiej nam idzie dbanie o siebie nawzajem niż o samych siebie. Chyba tak. Powinieneś zacząć mnie budzić rano. Znowu to robisz, Sayori. Och, tym razem tylko żartuję. Rany, czasami trudno cię rozgryźć. Dobra, wszyscy. He? Monika nagle woła wszystkich. Co powiecie na podzielenie się poematami? Jej! Mila, już nie mogę się doczekać, żeby przeczytać twój wiersz. Ta, ja też. Chyba nie udało mi się zabrzmieć zbyt entuzjastycznie, mimo to Sayori sięga energicznie po swój wiersz. Tak, w ogóle pamiętałeś o napisaniu wiersza? Tak? Mój spokój się właśnie skończył. Nie mogę uwierzyć, że zgodziłem się na coś tak krępującego. Nie mogłem wczoraj znaleźć żadnej inspiracji, szczególnie biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej nie pisałem wierszy. No więc, skoro wszyscy są już gotowi, co byś powiedział na podzielenie się swoją twórczością z resztą? Już nie mogę się doczekać. Sayori i Monika entuzjastycznie wyciągają swoje wiersze. Poemat Sayori jest napisany na wyrwanej kartce z zeszytu. Monika natomiast napisała swój wiersz w notatniku. Z daleka dostrzegam bardzo ładny styl pisma Moniki. Natsuki i Yuri sięgają do swoich toreb. Ja również przygotowuję swój wiersz. Kto powinien zobaczyć mój wiersz? Yuri. Yuri zdaje się mieć największe doświadczenie, więc powinien zacząć od niej. Jej opinia na pewno się przyda. Yuri wpatruje się w wiersz. Mija minuta, a to dużo więcej niż przeciętnej osobie zajęłoby przeczytanie tego. Wybacz. Zapomniałam zacząć mówić. W porządku, nie musisz się spieszyć. Chwileczkę. Chcę ułożyć myśli w słowa. Poczekaj. Okej. To twój pierwszy wiersz, prawda? Tak. Czemu pytasz? Tak, tylko się upewniam. Po przeczytaniu tego odniosłam takie wrażenie. Ach, a więc kiepski. Nie! Czy ja podniosłam głos? Naprawdę przepraszam. Yuri zakrywa twarz dłońmi. Zauważam, że minęło już parę minut, odkąd zaczęliśmy rozmowę. Wygląda na to, że trochę czasu zajmuje jej przyzwyczajenie się do nowych ludzi. Nic nie szkodzi, nawet nie zauważyłem. Co chciałaś powiedzieć? A więc, chodzi mi o to, że jest wiele przyzwyczajeń typowych dla początkujących. Sama ich doświadczyłam, więc potrafię je rozpoznać. Chyba najbardziej charakterystyczną rzeczą w wierszach początkujących jest to, w jaki sposób próbują sprawić, by ich styl się wyróżniał. Innymi słowy, wybierają oni styl, który nie pasuje do tematu wiersza. Efektem takich działań jest wiersz, w którym forma jest drastycznie różna od treści bez wyraźnego powodu. Kiedy Yuri pozbiera myśli, jej maniera mówienia całkowicie się zmienia. Jej niepewność jest nieobecna, a ona sama zaczyna brzmieć jak prawdziwa ekspertka. Oczywiście nie jest to coś, za co można cię winić. Tak wiele jest przecież umiejętności i technik, które potrzebne są, by napisać dobry wiersz. Nie sztuką jest je odkryć. Najważniejsze jest odpowiednie zgranie ich ze sobą, by otrzymać spójną formę o silnej treści. Z początku może być trudno, ale z czasem zaczniesz stawać się w tym coraz lepszy dzięki próbowaniu nowych rzeczy i nauce na błędach. Mam również nadzieję, że reszta klubu dostarczy ci pomocnych porad. Natsuki może być jednak lekko stronnicza. Stronnicza? Jak? Cóż, nieważne. Nie powinnam mówić źle o ludziach za ich plecami. Wybacz. Nic się nie stało. Nie jestem pewien, czy Yuri przeprasza bardziej mnie, siebie czy Natsuki. Czy mogę teraz ja przeczytać twój wiersz?
ale rzeczywiście z chęcią podzielę się myślami, które mi towarzyszyły przy pisaniu go. Julie uśmiecha się tak wesoło, jakby to była dla niej rzadka okazja. Co samo w sobie jest całkiem zabawne. No bo w końcu czytanie jest przypadkiem klub literacki. Oświetlony duch. Końcówki moich włosów odbijają bursztynowy blask. Skąpany w nim. To musi być to. Ostatnia latarnia, która przetrwała próbę czasu. Ostatnia jeszcze niezmieniona, niezamieniona na odrażający zielono-niebieski odcień. Boże. Ta czcionka jest tak trudna do odczytania dla mnie, że... Muszę to jeszcze raz przeczytać. Oświetlony duch. Końcówki moich włosów odbijają bursztynowy blask. Skupiony w nim. To musi być to. Ostatnia latarnia, która przetrwała próbę czasu. Ostatnia jeszcze niezamieniona na odrażający zielono-niebieski odcień przyszłości. Ja skąpana w jej blasku oddycham powietrzem teraźniejszości, ale żyję przeszłością. Latarnia lśni, a ja razem z nią. Okej, przeczytaliśmy sobie ten wiersz, ale resztę dokończymy sobie w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że jak na pierwszy odcinek to jest chyba wystarczająco. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Do następnego. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.